Dzieciństwo bohatera odcinka było bardzo trudne, ponieważ jego ojciec nadużywał alkoholu i znęcał się fizycznie zarówno nad żoną, jak i swoimi dziećmi. 9-letni Irek wskoczył na kark Ryszarda, zaś 10-letnia Ania złapała go za rękę, w której trzymał młotek. No gdzie to takie dzieci? One do komunii miały iść akurat. To było chyba w styczniu albo w lutym jakoś, jak ten mord był. One w maju miały iść do komunii. Walim. Stosunkowo duża i uprzemysłowiona wieś położona u podnóży Gór Sowich, zaledwie kilkanaście kilometrów od Wałbrzycha. Według najświeższych danych mieszka tutaj około 2000 mieszkańców. Miejscowość ta znana jest przede wszystkim z tego, że to w jej okolicach w czasie II wojny światowej naziści postanowili wybudować system podziemnych korytarzy niezwykle tajemniczego kompleksu Rize. Bez wątpienia była to jedna z największych militarnych inwestycji III Rzeszy, której nigdy nie ukończono. Do dzisiaj jednoznacznie nie wiadomo, jakie miało być docelowe przeznaczenie tego obiektu. Spora część internautów oraz internautek Walim może również kojarzyć za sprawą Łukasza Kaska, czyli doskonale znanego w świecie YouTube'a popularyzatora historii. Mężczyzna pochodzi właśnie z tej miejscowości. Ta spokojna, znajdująca się na przepięknych, malowniczych terenach wieś, skrywa jednak mroczną i niesamowicie krwawą tajemnicę, której szczegóły dosłownie mrożą krew w żyłach. Bowiem 43 lata temu pewien mężczyzna w ciągu 2 dni zamordował tutaj prawie całą swoją najbliższą rodzinę. Ryszard Sobok przyszedł na świat 19 października 1951 roku. Wychowywał się w Walimiu, mieszkając pod jednym dachem z mamą Jadwigą, tatą Stanisławem oraz z siostrami, starszą od siebie Danutą i młodszą Janiną. Dzieciństwo bohatera odcinka było bardzo trudne, ponieważ jego ojciec nadużywał alkoholu i znęcał się fizycznie zarówno nad żoną, jak i swoimi dziećmi. Oznacza to więc, że Rysiek dorastał w domu pełnym przemocy. Nie dość, że patrzył, jak ojciec bił jego matkę i rodzeństwo, to jeszcze sam wielokrotnie stawał się ofiarą pana Stanisława. Jak to najczęściej bywa w takich sytuacjach, atmosfera rodzinna miała olbrzymi wpływ na zachowanie Ryszarda Soboka podczas okresu dojrzewania. Niemalże od najmłodszych lat sprawiał on ogromne problemy wychowawcze. Potocznie mówiąc, był chuliganem. Chociażby wdawał się w bójki z rówieśnikami, a obecna w domu bieda sprawiała, że bardzo często dokonywał kradzieży. Dosłownie chwilę po ukończeniu 18 roku życia Rysiek po raz pierwszy został skazany prawomocnym wyrokiem. Można powiedzieć, że był to początek jego oficjalnej przestępczej ścieżki, ponieważ od tego momentu kilkukrotnie trafiał on do zakładów karnych za różnego rodzaju przestępstwa. Co ciekawe, najpoważniejszy czyn, za jaki Ryszard odpowiadał przed wymiarem sprawiedliwości, dotyczył pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo skazano go na 10 lat pozbawienia wolności, jednakże ostatecznie wyrok z nie do końca jasnych powodów uchylono, przez co mężczyzna bardzo szybko wyszedł na wolność i już nigdy w związku z tym zarzutem do zakładu karnego nie powrócił. Przebywał tu ciągle w tym pomieszczeniu, gdyż to było jego stanowisko pracy. Praca polegała tutaj na dyżurowaniu w tym pomieszczeniu i przyjmowaniu czułenek od tkaczy, którzy zgłaszali zepsucie czułenek. A ze względu na to, że tam był jakiś skryty samotny, zamalował to farbą olejną na zielono, żeby z zewnątrz nie można było zaglądać tutaj do pomieszczenia jego warsztatu. Bohater odcinka przez pewien okres pracował w zakładach przemysłu włókienniczego Walim. Było to popularne, olbrzymie jak na tamte czasy przedsiębiorstwo, produkujące rocznie do 12 milionów metrów bieżących tkanin, takich jak chociażby ręczniki czy obrusy. Tak naprawdę w czasach PRL-u w tych zakładach była zatrudniona znaczna większość mieszkańców Walimia. Sobok, pracując tam, poznał niejaką Krystynę, z którą postanowił się związać. Kobieta posiadała już wtedy 2 córki z poprzedniego związku. Ryszard i Krystyna zamieszkali razem. Urodził im się także syn, aczkolwiek pomimo tego relacja nie przetrwała próby czasu, ponieważ mężczyzna wyjechał z Walimia do innej pracy, by zarobić jakieś trochę większe pieniądze, no a jego
jego partnerka niestety pod nieobecność swojego męża spotykała się z różnymi mężczyznami. Co ciekawe, będąc w związku z Ryszardem, kobieta urodziła troje dzieci, a tylko jedno z nich było Ryśka. Gdy on się dowiedział o niewierności swojej konkubiny, postanowił się z nią rozejść, a to dla bohatera tej historii było kolejnym przykrym doświadczeniem. Najpierw trudne dzieciństwo, później konflikty z prawem i gdy mogłoby się wydawać, że miał on szansę wyjść na prostą i ułożyć sobie życie, to nagle jego partnerka okazała się niewierna. Po rozejściu z Krystyną Ryszard Sobok nie miał gdzie się podziać, więc wrócił do domu rodzimego i z powrotem zamieszkał ze swoimi rodzicami, ale jak się już zapewne sami domyślacie, to nie należało do najlepszych decyzji, ponieważ pomimo tego, że Rysiek był już dorosłym mężczyzną, to ojciec podczas awantur, do których często dochodziło, nadal stosował wobec niego przemoc. Przykładowo, podczas jednej z kłótni pan Stanisław chwycił za góralską ciupagę i uderzył nią swojego syna tak mocno, że złamał mu podstawę czaszki oraz doprowadził do silnego wstrząsu mózgu. Ryszard niedługo później ponownie powrócił na przestępczą ścieżkę i znowu trafił do więzienia za pobicie. Możemy więc na podstawie tych informacji wysnuć taki wniosek, że ten chłopak był bity przez swojego ojca i najpewniej właśnie przez to sam miał skłonność do bicia innych osób. Podczas pobytu mieszkańca Walimia w zakładzie karnym jego tata dostał wylewu, co wiązało się z pogorszeniem stanu zdrowotnego, zaś mama umarła. Po wyjściu z więzienia mężczyzna kolejny raz związał się z Krystyną. Wybaczył jej wcześniejsze zdrady i chciał ułożyć sobie z nią życie. Kobieta mieszkała w tamtym okresie razem ze swoją 16-letnią córką i 2-letnim synem, którego miała z człowiekiem, również przebywającym w więzieniu. Pozostałe dzieci zostały jej odebrane. Znajduje się na ulicy Tadeusza Kościuszki w Walimiu. 43 lata temu w jednym z budynków położonych właśnie przy tej ulicy doszło do okrutnej zbrodni. Zadecydowałem, że nie pokażę w odcinku konkretnej posesji, na której miały miejsce te przeraźliwe wydarzenia, ponieważ jest to dom jednorodzinny, odremontowany, mieszkają w nim obecnie jacyś ludzie, więc z szacunku do ich prywatności nie będę go kamerował. 11 lutego 1981 roku Ryszard Sobok wrócił do domu pod wpływem alkoholu i zapytał Krystyny, co na obiad. Kobieta odpowiedziała mu, że nie ma obiadu, bo nie ma pieniędzy i przygotowała jedynie tak zwaną wodziankę, czyli zupę z czerstwego chleba, wody i smalcu. Mężczyznę to rozwścieczyło, ponieważ był głodny i od tego zaczęła się kłótnia pomiędzy nim a jego konkubiną, będącą wtedy w 7 miesiącu ciąży. Rysiek powiedział jej, że podsłuchał rozmowę, podczas której komuś opowiadała, że planuje od niego odejść oraz usunąć ciążę. Zapytał, czy to prawda, no i kobieta potwierdziła. Powodów tej decyzji prawdopodobnie mogło być co najmniej kilka. Po pierwsze, bohater odcinka nadużywał alkoholu, przez co w domu była bieda, bo przepijał pieniądze. Po drugie, z więzienia wychodził mężczyzna, z którym kobieta miała syna i chciała do niego wrócić. Ryszard Sobok nie mógł się z tym wszystkim pogodzić. Podczas awantury dotyczącej chęci rozejścia i dokonania aborcji, rzucił się na ciężarną partnerkę i ją udusił, a następnie jej ciało powiesił w pozycji klęczącej na sznurku do prania. Pech chciał, że gdy dokonywał tego czynu, do mieszkania wróciła córka Krystyny o imieniu Teresa i tym samym stała się świadkiem zbrodni. Niestety z tego powodu bezwzględny zabójca jej również postanowił się pozbyć. Nastolatka zaczęła uciekać, ale on ją dogonił, udusił i powiesił na sznurze. Przyszła jej córka Teresa i zaczęła uciekać. Ja pobiegłem za nią, no uciekł tam na strój. W domu przebywał jeszcze 2-letni syn Krystyny. On także został uduszony i powieszony. Po dokonaniu tego wielokrotnego zabójstwa mężczyzna, jak gdyby nigdy nic, położył się spać. Sprawiał wrażenie człowieka spokojnego, opanowanego. Proszę podać swoje nazwisko i imię. Sobok Ryszard.
godzinach porannych 12 lutego 1981 roku Ryszard Sobok uciekł oknem z miejsca dokonanej zbrodni. Następnie udał się on do swojego rodzimego domu przy ulicy Bocznej, w którym mieszkał jego schorowany już wtedy ojciec Stanisław oraz starsza siostra Danuta wraz z mężem Władysławem i dwójką dzieci w wieku 9 i 10 lat. Gdy Danuta i Władysław poszli do pracy, zostawiając dzieci pod opieką Stanisława, Rysiek zrobił sobie śniadanie, następnie usiadł obok taty i wyznał mu, że zamordował Krystynę oraz jej potomstwo. Ojciec Soboka, słysząc to, chwycił za ciupagę, której używał do podpierania podczas chodzenia i zaczął nią okładać swojego syna. Jednakże Rysiek wziął do ręki młotek i dosłownie zmasakrował głowę pana Stanisława, pozbawiając go w ten sposób życia. Świadkami tej okrutnej zbrodni były dzieci Danuty. Ponadto próbowały one ratować życie dziadka. 9-letni Irek wskoczył na kark Ryszarda, zaś 10-letnia Ania złapała go za rękę, w której trzymał młotek. Niestety, takie małe dzieciaczki nie miały żadnych szans w starciu z dorosłym mężczyzną. Rysiek jedną ręką chwycił za szyję Anię, drugą ręką złapał za szyję Irka i zaczął ich dusić. Gdy dzieci straciły przytomność, tak samo jak w przypadku zbrodni dokonanych przy ulicy Tadeusza Kościuszki, powiesił ciała ofiar na sznurkach do prania. Gdy Danuta, czyli siostra Ryszarda, wróciła z pracy, po wejściu do domu zauważyła, że jej ojciec leży w łóżku przykryty w całości kocem. W pierwszym momencie pomyślała, że po prostu śpi, no ale postanowiła sprawdzić, czy na pewno wszystko jest ok. Chwyciła za ten koc, odkryła go i wtedy ujrzała zmasakrowaną twarz już martwego pana Stanisława oraz duże ilości krwi. Kobieta w panice zaczęła głośno krzyczeć. Mąż Władysław, uświadamiając sobie, co się wydarzyło, pobiegł do pokoju dzieci, jednak tam ich nie było. Natychmiast więc poszedł sprawdzić łazienkę, w której niestety odkrył wiszące na sznurkach do prania oraz przykryte ręcznikami ciała 9-letniego Irka i 10-letniej Ani. Na ratunek było już za późno. Chwilę później na terenie posesji przy ulicy Bocznej zjawiła się ówczesna milicja, która od razu została poinformowana, iż prawdopodobnym sprawcą zbrodni jest Ryszard Sobok. Funkcjonariusze na miejscu zbrodni odkryli również kartkę, na której były napisane słowa: "Jestem w Michałkowej u Lucjana". Oczywiście w rzeczywistości był to fałszywy trop, który miał jedynie za zadanie zmylić śledczych. No gdzie to takie dzieci? One do komunii miały iść akurat. To było chyba w styczniu albo w lutym jakoś, jak ten mord był. A one w maju miały iść do komunii. W tym pomieszczeniu to jest łazienka. Rodzice po wejściu znaleźli swoje dwoje nieletnie dzieci, 9 i 10-letnie, które powieszone były na rurze nad wanną oraz tu przy ubikacji. Milicjanci po ujawnieniu ciał udali się do budynku przy ulicy Kościuszki, gdzie Rysiek mieszkał z Krystyną. I tutaj nastąpił kolejny szok, bo rzecz jasna, po wejściu do środka natrafiono na ciało Krystyny oraz jej 2-letniego synka. Ponadto na stole leżała także kartka, na której było napisane: "Tereska jest na strychu, to wszystko wina Gienki". Zgodnie z treścią notatki, gdy milicjanci poszli na strych, to znaleźli tam martwą Teresę, czyli nastoletnią córkę Krystyny. Funkcjonariusze przenieśli się do budynku na ulicy Kościuszki, gdzie według informacji miał zamieszkiwać Ryszard Sobok. Po przyjeździe do budynku okazało się, że drzwi wejściowe były otwarte. Wewnątrz nie było światła. Wisieli to tak, Nikielka to tak na pół siedząco, ta matka, dzieciak koło niej tak wisiał, a ta starsza na strychu. Na strychu funkcjonariuszy czekała kolejna niespodzianka. Okazało się, że na sznurku wiszą zwłoki 16-letniej dziewczyny, córki nieżyjącej kobiety. Jeszcze tego samego dnia po ujawnieniu zwłok rozpoczęto intensywne poszukiwania Ryszarda Soboka, jednak początkowo nie przynosiły one żadnego efektu. Milicja w ukryciu przez kilka dni obserwowała wszystkie miejsca, w których podejrzewany o dokonanie tych okrutnych zbrodni mógł się pojawić. Jednym z takich szczególnie typowanych miejsc była wieś o nazwie Michałkowa.
Po pierwsze, Rysiek napisał na kartce, że jest tutaj u niejakiego Lucjana i rzeczywiście Lucjan był jego bliskim przyjacielem pochodzącym z tej miejscowości, ale co bardziej istotne, w Michałkowej wraz z dziećmi i mężem mieszkała także młodsza siostra Ryśka, Janina. Zachodziło realne podejrzenie, że ją również będzie chciał zamordować lub chociaż przyjdzie do niej, by powiedzieć, co zrobił, bo co kluczowe, Janina była jedyną osobą z rodziny, z którą Ryszard miał dobre relacje. Trop ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Pod domem moim krążył 3,5 godziny, od 3 do 6:30, bo 6:30 przyszedł i twierdził, że czekał, aż ja pójdę do roboty. Aż ja pojadę i przez 3 godziny wyczekiwał, aż ja pojadę do roboty. No i czekał ta żona. Następną ofiarą miała być moja żona i moje dziecko. 16 lutego 1981 roku, czyli zaledwie kilka dni po dokonaniu zbrodni, Rysiek, uzbrojony w nóż, zjawił się pod adresem swojej siostry we wsi Michałkowa. Na klatce schodowej spotkał jej męża, którego zapytał, czy jest u nich milicja. Mężczyzna udał zdziwionego, że nie wie, o co chodzi, i powiedział, że żadnej milicji nie ma. W rzeczywistości funkcjonariusze byli schowani na korytarzu pomiędzy szafą a drzwiami wejściowymi do mieszkania. Gdy Ryszard chciał wejść do środka, skutecznie go obezwładniono i aresztowano. Nie stawiał on żadnego oporu. Nogi się pod nami uginały. Jak po prostu, jak zakończy się ta akcja? I no po prostu jak go zauważyłem, to mi się nogi ugięły pode mną. Nerwy tak były napięte, że nie wiedziałem, czy wytrzyma tego wszystkiego. Przeżycie było takie, że nigdy więcej nie chcielibyśmy przeżyć tego. Po przewiezieniu na komisariat Sobok początkowo milczał i nie chciał rozmawiać z milicjantami. Jednakże jeden z nich stopniowo zdobywał jego zaufanie, dzięki czemu Ryszard, potocznie mówiąc, zaczął się otwierać i w końcu przyznał się do tych straszliwych zbrodni. Na pytanie, czemu zabił tyle osób, odpowiedział następująco. Tak więc Krystynę zabiłem, bo chciała zabić moje dziecko i mnie wypędzić. Jej córkę Teresę dlatego, bo widziała, jak zabiłem jej matkę i mogła to komuś powiedzieć. Jej syna Marka dlatego, żeby się nie męczył i nie umierał z głodu, jak zostanie sam. Ojca dlatego, że nie pożyczył mi w poniedziałek pieniędzy na jedzenie i przez niego nie miałem na mleko ani na jedzenie do domu. Irka i Ankę, że rzucili się na mnie, jak ja biłem ojca. Wziąłem taki mały motek i uderzyłem ojca parę razy. Gdzie pan go uderzył? W głowę. Kilkakrotnie, tak? Że 3 razy. I po tych uderzeniach co z ojcem się działo? Położył się. I jak zareagowały na to dzieci, siostry? No się mówisz, rzuciłeś się na mnie. Rozumiał pan, o co pan jest podejrzany? Tak. Czy pan przyznaje się do popełnienia zarzucanych panu czynów? Przyznaję się. Do wszystkich, tak? Tak. Proszę w tym miejscu podpisać. Śledczych zastanawiało też, dlaczego napisał on, że to wszystko wina niejakiej Gienki. Okazało się, że chodziło o siostrę Janiny. To właśnie ona doradzała konkubinie Ryśka aborcję, dlatego ją obwiniał. Najbardziej zaskakujące było jednak to, gdzie Ryszard Sobok przebywał w czasie, gdy poszukiwała go milicja. Bowiem przez te wszystkie dni ukrywał się na strychu pod starą wykładziną w swoim rodzimym domu, w którym zabił ojca i dzieci siostry. Leżał tam nawet w momencie, gdy budynek przeszukiwała milicja, więc tym samym mógł on bez problemu podsłuchiwać rozmowy służb. Kryjówka była na tyle dobra, że go nie zauważono. Do dzisiaj nie do końca wiadomo, czy do siostry w Michałkowej on się udał, aby ją zabić, czy może kierowało nim coś innego. W swoich oficjalnych zeznaniach powiedział jedynie, że chciał ją odwiedzić. Podczas trwania procesu oskarżony Ryszard Sobok nie wykazywał jakiejkolwiek skruchy. Kompletnie nic nie wskazywało na to, że żałował on czynów, których się dopuścił. Ze spokojem i bez emocji opowiadał o tym, jak zabijał, a podczas wizji lokalnej szczegółowo z wykorzystaniem lalek prezentował sposób dokonywania zbrodni. Jednakże to jeszcze nie był koniec szokujących szczegółów tej sprawy, bowiem sekcja zwłok ofiar wykazała, że dzieci siostry, które on powiesił na sznurkach w łazience,
żyły, gdy je wieszał. Ryszard, zapytany o to, po co przykrył ręcznikami 9-letniego Irka i 10-letnią Alę, odpowiedział, że chciał, aby było im ciepło. Co kluczowe, tego typu słowa najpewniej były jedynie częścią, w cudzysłowie, gry tego bezwzględnego mordercy, ponieważ próbował on przekonać wymiar sprawiedliwości, że jest niepoczytalny. Aczkolwiek biegli nie mieli wątpliwości, że jedynie symulował. 16 czerwca 1982 roku Ryszarda Soboka skazano na karę śmierci. Wyrok ten został wykonany 31 marca 1984 roku w zakładzie karnym przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Mężczyzna miał wtedy 33 lata. Jego życie zostało odebrane poprzez powieszenie, jednak na tym ta historia się nie kończy. W rozmowie z Onetem były milicjant pracujący przy tej sprawie powiedział następujące słowa. Po kilku latach, kiedy Sobok został skazany i prawdopodobnie wykonano już wyrok, jeden z moich kolegów zaczął analizować, że mniej więcej w tym czasie, kiedy Sobok przebywał w Walimiu, było kilka przypadków zdarzeń, które zakwalifikowano jako nieszczęśliwe wypadki. Okazało się, że na samej górze Walimia była restauracja, której klienci nieszczęśliwie wpadali do rzeki. Nie była to kwestia rabunku, ponieważ przy ciałach znajdowano wartościowe przedmioty. Ustalono, że w pobliżu miejsc, w których te ofiary zostały utopione, Sobok był legitymowany. Możliwe więc, że stał również za tymi zgonami. Dziękuję, drodzy widzowie, za uwagę. Będę wdzięczny, jeśli zostawicie kciuka w górę dla zasięgu oraz subskrypcję i dzwoneczek, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ponadto, jak zawsze, dziękuję wszystkim osobom wspierającym mnie na Zrzutce lub Patronajcie. Do usłyszenia niebawem.